Cześć wszystkim, tu Ewelina i dzisiaj zrobimy sobie książkowy tak, mianowicie My Big Bookish Wedding tak, czyli moje wesele książkowe. I ja jestem już parę dobrych lat po ślubie, ale stwierdziłam, że no tak książkowego męża to jako tako sobie jeszcze nie wybrałam, więc to by był dobry moment, żeby tak kogoś sobie tutaj przywłaszczyć. Będziemy losować z tych oto książek, które są za mną ustawione. Mam tutaj miseczkę z losami i będziemy dopasowywać daną osobę, którą pierwszą znajdziemy na stronie, do poszczególnych kategorii. Pierwsza kategoria, czyli osoba, która pomoże mi wybrać suknię ślubną i musi to być kobieta, więc z której książki to będzie kobieta, zaraz się okaże. Harry Potter, no cóż, akurat piąta część, Zakon Feniksa, kobieta, Harry, Hermiona z Hedwigą, czyli Hermiona będzie pomagać wybrać suknię ślubną. Nie wiem, czego mogłabym się spodziewać po Hermionie. Kolejna kategoria jest to osoba, która zorganizuje wieczór panieński i to też będzie kobieta, więc tak, sukienkę wybierze Hermiona, a wieczór panieński, o matko, Imperium Bush. Matko, będziemy szli po kolei, jak tak to nie będzie fajnie. Imperium Bush, osoba, która zorganizuje wieczór panieński i to będzie kobieta i to będzie Manon. Manon, czyli tak, wieczór panieński będzie świetny, wręcz można by powiedzieć, że będzie mnóstwo wiedźm na nim, może być ciekawie. Trzecia kategoria, osoba, która odprowadzi mnie do ołtarza i to będzie mężczyzna. Dobra, dobra, czy to będzie dwór furii i... O, trąciłam. Czy to będzie dwór? Zobaczymy, czy to będzie dwór. Nie uwierzycie. Nie uwierzycie. Ja nie wiem. Muszę jakoś bardziej te kartki chyba pomieszać. Kto mnie odprowadzi? Rysio. Zachowywali się po prostu jak zwyczajni mieszkańcy miasta. Nawet Rysio. Nawet Rysio. A ja liczyłam, że to będzie mój mąż. Rysiu, jak mogłeś. Przykro mi. Trochę mi przykro. Taki przystojny nie będzie moim mężem. Pomieszamy trochę bardziej. Oj, jedna wypadła. Zobaczymy, co wypadło. Aha, kategoria numer 4. Ksiądz. Czyli też płeć męska. Czas żniw. O, już nie idziemy po kolei. Czas żniw. I księdzem będzie... Tutaj jest tylko imię jedno męskie. Mianowicie pewnego Rafaity, czyli naczelnika. No, w sumie to nie imię. Ale tak... Możecie zobaczyć, która strona i sprawdzić sobie. Naczelnik będzie moim księdzem. Dobra, może być. Ja tam nie narzekam. W końcu i tak jestem załamana, że to Rysiek prowadzi mnie do ołtarza. Kategoria numer 5. Szczęściara, czyli ta, która złapie welon. Hart. Hart. Jest. Częściarą, która złapie mój welon, będzie Jamie, to mężczyzna. Chwilę. Sebastian. Dobra, tu nie ma kobiety. Cass. Mamy Cass, czyli Cass to będzie główna bohaterka. Tak, Cassie. Gratuluję, moja droga. Złapiesz mój welon? Niech trochę zazna szczęścia, ale też nieszczęście, jak i ja. Aż się boję, kto to będzie moim mężem, co nam tutaj zostało. O, fajnych mężów to tutaj dużo nie mamy. Porwana pieśniarka, kategoria numer 6. Ktoś, kto wygłosi przemówienie na weselu i to mężczyzna z porwanej pieśniarki. No nie wiem, mężczyzn tutaj niewielu, więcej ogrów, ale mam ogr płci męskiej. Spojrzał w stronę moich nauczycieli. Kto to był? To kobieta. Tristan, brawo mój drogi. W sumie książę ogr wygłosi przemówienie na moim weselu. Nie wiem, czego mam się spodziewać. Losuję dalej.
Teraz będzie kategoria numer 7. Osoba odpowiedzialna za muzykę na weselu. Mężczyzna, czyli DJ. DJ z gracza. No niech cię szlak. Brody, czyli główny bohater. Arogancki i nieprzewidywalny. Zrzucił ręcznik z bioder dokładnie chwili, w której zadała mu pierwsze pytanie. Brody to ostry gracz. Tak. Ciekawe, czy muzyka, jaką będzie grał, też będzie taka ostra. Dobra, losujemy dalej. Powiem wam, że to wesele może być całkiem zabawne. Co tutaj jest? Szóstka wron, a kategoria numer 7? 7, 8, 8. Król parkietu, mężczyzna z szóstki wron. Czy to będzie ktoś, kto podpiera się laską? Kaz. Ale Kaz wrócił po nią, uratował swoją inwestycję. Biedny Kaz. Kto by przypuszczał, że stanie się królem parkietu? Dobra, co nam to jeszcze zostało? Jeszcze dwie kategorie, dwie książki. W tym mój mąż. Ale Jezu, no z szóstki wam też nie będę miała męża. Mitologia nordycka, drodzy Państwo. I kategoria numer 9. Osoba, która za dużo wypije i wyląduje pod stołem. I to będzie też mężczyzna. Biedny Thor wyląduje pod stołem. Ona tutaj, co jeśli zechce, żebym usiadł obok niego, wyszeptał Thor do Lokiego. Tak, Thor, chociaż bardziej to by pasowało do Lokiego. Chociaż, ja wiem, Thor też taki... Nerwaniec trochę, nie? Lubi wypić. Dobrze, że uśnie pod stołem, a nie będzie robił jakieś awantury z tym swoim młotem, nie? Dobra, tak wylosowałam. W sumie to ważna kategoria i nie wiem. I teraz się tak waham. Boże, mam los w ręku. Swój los. A się boję, co to będzie. Co zostało? Ale ja mogę zmienić ten los. Dajcie spokój. Będę miała męża z dożywocia. Ej, to jest nie fair. Ej, no dajcie spokój. Dajcie spokój, ja nie chcę. No dobra, czekajcie, bo tutaj na końcu tego dożywocia szaławiła, to przejdziemy tutaj bardziej może na środek. Konrad potrząsnął energicznie po dżentelmeńsku dłonią Konrada. Czyli Konradzie, gratuluję. Zostałeś moim mężem. Boże, Rysiek zaprowadzi mnie do ołtarza, a tam będzie stał Kordian, Konrad. Ja nie wiem, czy ja wypuszczę tego Ryśka, jak już tak zobaczę tego księdza, naczelnika i Konrada. To w sumie z tej całej trójki, to ten mój mąż to takie najsłabsze ogniwo. A jeszcze wylosujemy takiego jednego męża w zapasie. Dobra, takiego jednego w zapasie. Jakby co, jakby się Konrad rozmyślił, to za żniwiarza będę miała męża numer 2. Którym będzie Magda? Nie, Mateusz. Ale w sumie młodszy od Konrada i przystojniejszy. Co z tego, że zły? Ja w sumie też zła kobieta jestem. Takie miałam fajne wesele, a mąż taki. Matko, a się wystraszyłam. Dobra, dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało moje książkowe wesele i jeżeli ktoś jeszcze nie robił tego tagu, nie wiem jak się uchował, ale niech zrobi i chętnie obejrzę. Tak, do zobaczenia w następnym filmie. Pa!